Serdecznie witamy wszystkich hodowców i prosto spod kurii przyjechaliśmy tutaj do Kubatury, Centrum Rozrywki Kubatura. Jest to obiekt, w którym tu mieści się również oprócz tego Centrum Rozrywki siedziba Fundacji Ludzki Gest pana Jakuba Błaszczykowskiego. Zobaczmy, tak tutaj wygląda. Tutaj możemy sobie w Opolu tutaj zobaczyć, gdzie to jest, umiejscowić, a za chwilkę tam wejdziemy i tam z osobami, które zarządzają tą fundacją, będziemy sobie tutaj rozmawiać i więcej się dowiemy o tym, czym fundacja się konkretnie zajmuje. Przed chwilą widzieliśmy budynek, w którym mieści się siedziba Fundacji Ludzki Gest pana Jakuba Błaszczykowskiego. Jesteśmy już teraz w środku, tutaj we wnętrzu. Widzimy ponownie po prawej stronie księdza Jerzego Kostorza, a po lewej pana Dawida Błaszczykowskiego, brata pana Jakuba, tak? Tutaj teraz więcej może o tym, czym zajmuje się fundacja, powiedzą tutaj nam zawsze pan Dawid i ksiądz Jerzy. Proszę bardzo. Tomasz Panda. To ja może zacznę od tego, że nasza fundacja tak naprawdę funkcjonuje już około 2 lat. Fundacja zajmuje się przede wszystkim opieką nad dziećmi. Głównym celem jest to opieka nad dziećmi uzdolnionymi, ale nie tylko, bo także nad dziećmi chorymi. Że tak powiem, fundacja, żeby właśnie pozyskiwać środki na tę działalność, często organizuje różnego rodzaju eventy, koncerty, z których to właśnie pieniążki przeznaczane są przede wszystkim na te dzieciaki, a nawet bym powiedział, że głównie na te dzieciaki. Ostatnim czasem mamy też taki duży projekt, w którym jest do wygrania 50 tysięcy właśnie dla takiego zdolnego młodzieńca. Właśnie za parę dni jest też finał, czyli danie tej głównej nagrody. Także staramy się, że tak powiem, działać właśnie na zasadzie takiej, że poprzez różnego rodzaju eventy, organizowanie koncertów i właśnie na przykład świątecznego grania, które też będziemy organizować w tym roku w Krakowie, zbierać pieniążki, dzięki temu możemy funkcjonować w kolejnych miesiącach. Takie wspieranie młodzieży do tych dzieci to polega na tym, że dostają niejako gotówkę, czy dostają w jakiejś formie to stypendium jakiegoś rodzaju, fundujecie im też, nie wiem, jak są, jeżeli niepełnosprawne, czy jakieś rehabilitacje, zabiegi, czy jakieś może bonusy gdzieś na wczasach, koloniach? Tak, to znaczy powiem szczerze, że wszystkie prośby, które otrzymujemy, jeśli chodzi o dzieci chore, staramy się weryfikować, sprawdzać. Przede wszystkim chcemy robić to na zasadzie czysto transparentnych, tak? Czyli nie wiem, albo płacimy za fakturę, albo płacimy za wyjazd bezpośrednio do odbiorcy lub też do fundacji, która się na przykład zajmuje takim chorym dzieciakiem, wspierając jego leczenie. Jeśli chodzi o właśnie te dzieci zdolne, tak jak powiedziałem, ta główna nagroda nie jest mała, jest na pewno duża, zresztą myślę, że zwycięzca będzie miał pożytek z tego, a przede wszystkim te pieniążki, które otrzyma, to pomogą mu w tym, żeby spełniać swoje marzenia i dążyć do celów, które sobie założył. To też jest na zasadzie takiego stypendium, ale niekoniecznie, tak? Bo wspieramy też młodzież, nie wiem, na zasadzie powiedzmy, wiem, że jest zdolny, ma ciężką sytuację społeczną, rodzinną, więc od powiedzmy opłaty za szkołę poprzez opłaty za może nawet zakup pomocy potrzebnych do nauki, do dalszego kształcenia, czy nawet wspieraniu, no opłacie na przykład dodatkowych korepetycji. Czy to jest coś takiego, że o podopieczni, którymi się opiekujecie, to jest w taki sposób systematycznie pomagacie, jak już jakiegoś wybierzecie, czy to jest tak, że też właśnie tak jak okazjonalnie to jest robione? Jeżeli prośba występuje, to tak naprawdę pomagacie, czy po prostu w dłuższym czasie też je... Jakbyśmy chcieli pomagać systematycznie, to by było bardzo ciężko, ponieważ no próśb mamy bardzo wiele. My dziennie jesteśmy w stanie... myślę, że dostajemy dziennie około 20-30 próśb o wsparcie, tak? Więc naprawdę jest tego bardzo wiele. Jeżeli byśmy chcieli systematycznie każdemu pomagać, to nie bylibyśmy w stanie udźwignąć tego finansowo, więc z reguły bywa to tak, że po prostu staramy się wspierać jednorazowo. Chyba że jest to, tak jak powiedziałem, organizowana większa impreza, ta kwota jest na pewno dużo większa. Czy tutaj w pracy w fundacji jest dużo osób zaangażowanych? No wiem, ty siedzisz, pani Magda tutaj jest obok, zaraz tam pokażmy, bo pani Magda tutaj siedzi, także więcej osób was tutaj jest zaangażowanych w pracę w tej fundacji? Tak, no nie tylko my tutaj funkcjonujemy, ale powiem szczerze, że cała reszta tak naprawdę, zresztą Kuby model jest też taki, tak? On nie stara się robić fundacji po to, żeby zatrudniać powiedzmy 15 osób i z pieniążków, które otrzymujemy albo działamy,
opłacać pracowników. Z reguły robimy to w ten sposób, że wszyscy, którzy działają dookoła, starają się to robić społecznie, tak? Pomagać się zarówno, czy tam nawet ksiądz, czy inne osoby, które, z którymi organizujemy jakiekolwiek przedsięwzięcie, bo mamy na pewno takich wielu, przepraszam, ostatnim czasem chociażby nasz przyjaciel Jurek Pawlus, z którym zorganizowaliśmy czterodniową imprezę, gdzie graliśmy mecz dla jednego chłopczyka chorego, plus koncert kabaretów, którzy też nas wspierają i też wspierają nas społecznie, w sensie charytatywnie. Następnie mecz siatkówki, na którym też zbieraliśmy na kolejnego dzieciaka. Następnie koncert Sylwii Grzeszczak. Także naprawdę ci wszyscy ludzie, którzy są tutaj z nami i pomagają nam w organizacji całego tego przedsięwzięcia, starają się to robić społecznie, charytatywnie. Tutaj, kiedy byliśmy w Kuli, to ksiądz Jerzy opowiadał nam właśnie, że te pieniądze, które będą z finału akcji charytatywnej tych gołębi, które przeznaczyli hodowcy, którzy z Polski, nie tylko ze świata, będą przeznaczone na cele działania fundacji. Czy już macie też jakiś taki cel sprecyzowany, czy nie ma tego jeszcze celu? Na co? Znaczy, ja powiem szczerze, że tak naprawdę wszystko dzieje się dynamicznie. Tak jak powiedziałem przed chwilą, tych próśb jest naprawdę wiele i z dnia na dzień. Ja powiem, że tak naprawdę w dzisiejszym dniu też jestem po telefonie z panią, ponieważ też jestem już umówiony nawet na spotkanie na godzinę 14, żeby porozmawiać właśnie na temat wsparcia dzieciaczka, które się jeszcze nie narodziło, tak? Gdzie potrzebna jest naprawdę duża pomoc finansowa. No i po części te wszystkie przedsięwzięcia, no tak naprawdę rodzą się z dnia na dzień, tak? Tak jak słyszałem, 20-30 plus tak, dzień, no to siłą rzeczy też dynamikę wymusza. Tak jest, to musi to tak wyglądać. Także to... Trudno też dzielić pieniądze, kiedy się fizycznie ich nie ma, już o tym wspomniałem. Na pewno będą dobrze spożytkowane i na pewno wszyscy hodowcy, ci darczyńcy, którzy wylicytują gołębie, dowiedzą się o tym, kto te pieniądze otrzymał, będą informacje i na stronie fundacji, ale i na nasze golebie.pl. Także jasno to wszystko zostanie podane, ale najpierw zobaczymy, może to będzie niespodzianka, ile tych pieniążków zbierzemy. Ja chciałbym jeszcze do słów Dawida dodać, żeby to tak jasno wybrzmiało, że jedyną osobą zatrudnioną w fundacji jest pani Magda, która dwoi się, troi, żeby wszystkie sprawy związane z fundacją ogarnąć. Nawet pomieszczenie, w którym jesteśmy, to jest pomieszczenie Kuby, tak możemy powiedzieć, czyli części jego centrum rozrywki, za które nie trzeba płacić, po to, by tego typu przedsięwzięcia, jak eventy, jak mecze charytatywne, czy aukcje, no nie ponosiły dodatkowych kosztów. I rzeczywiście chcę zapewnić, że te koszty związane z organizacją Święta Hodowców Gołębi no będą naprawdę minimalne. Chcę tu też powiedzieć, że i podziękować panu prezydentowi Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych za współorganizację, za wsparcie finansowe i prezydium zarządu PZHGP, za patronat nie tylko panu prezydentowi, ale i kapelanowi PZHGP, księdzu Józefowi Żyłce. Także mamy wsparcie ze strony sponsorów. Chcemy, żeby niemalże całość tych pieniędzy, które uzyskamy w ramach aukcji, poszły na konkretny cel, czyli pomoc dzieciom, bądź to z biednych rodzin, utalentowanym, bądź też dzieciom chorym. W poprzednich latach robiliśmy już dwa razy, tylko przypomnę, takie aukcje. Pierwsza aukcja odbyła się 3 lata temu, bodajże o 4, to było z księdzem doktorem Jerzym Żyłką. Józefem Żyłką, przepraszam, naszym kapelanem. Tam akurat mieliśmy celem naszej zbiórki tych pieniędzy, tej aukcji, było automatyzacja dzwonów i dzwony, nowe dzwony do parafii Klucz, parafii, w której ksiądz Józef jest proboszczem. Przypomnijmy sobie, odwiedziliśmy go później, te dzwony miały nawet gołębiarskie motywy na sobie, takie wygrawerowane, odlane. Później kolejną aukcją, którą robiliśmy, taką charytatywną, była aukcja na rzecz odbudowy, renowacji katedry w Opolu. Dzisiaj tam zobaczyliśmy, jak to wygląda, widzimy, te pieniądze na marne nie poszły. I teraz ta kolejna aukcja, którą teraz będziemy robić, tak jak wspomniał ksiądz Jerzy, też na pewno te pieniądze nie zostaną zmarnowane, a później na pewno będziemy mogli tutaj sobie zobaczyć, jak te osoby, które uzyskały wsparcie w ramach tych pieniędzy pozyskanych ewentualnych, jak to się będzie rozwijać. Czy coś jeszcze możemy dodać? Myślę, że tyle wystarczy. We wcześniejszym filmie powiedzieliśmy bardzo szczegółowo już o tym, jak będzie wyglądało to święto, gdzie będzie miało miejsce i na bieżąco oczywiście będziemy informować
Liczę na to, że różnego rodzaju niespodzianki będą się pojawiać na bieżąco i może w czasie samego. A ja się taką niespodziankę zapytam, bo dzisiaj rozmawiamy z panem Dawidem, bratem pana Jakuba Błaszczykowskiego, czy taką niespodziankę można liczyć, że wtedy na tym święcie hodowców gołębi pocztowych, w tym galerii Szybie Wilson się pojawi pan Jakub Błaszczykowski? Będzie bardzo ciężko, ponieważ obowiązki zawodowe, no, będzie bardzo ciężko z racji tego, niestety będzie musiał być w pracy. No, musimy to zrozumieć, ale zadałem to pytanie tak, żeby po prostu to wyjaśnić. Dziękuję. Ale nigdy nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo właśnie. Oczywiście. Ale powiedzmy też jeszcze, to przepraszam, wtrącę się, kiedyś tutaj, pamiętam, kiedy tu jechałem do księdza Jerzego, kiedyś chyba w Kłobucku nawet był na meczu, kiedyś odwiedził, tak czy nie? Być może. Z tą paterą taką, co miałeś? A, to był turniej Kuba. No. Kubaka. Jeśli tylko jest to możliwe, to na pewno jest tak, że przyjeżdża, bo 3 tygodnie urlopu, z 3 tygodni urlopu 2 tygodnie spędził właśnie na obecności właśnie na takiego rodzaju eventach. Rozumiem. Dziękujemy bardzo wtedy, a będziemy to, co się działo, będzie tutaj w dalszym ciągu przygotowania naszego święta, będziemy tutaj relacjonować. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot. Na zakończenie naszej wizyty w siedzibie Fundacji Ludzki Gen, zobaczmy, bo tam nie było widać, jak koledzy tutaj Dawid i ksiądz Jerzy siedzieli, nie było widać tego loga tej fundacji, tak ono wygląda. Panią Magdę tam tylko też na chwilę pokazaliśmy, pani Magda tutaj pracuje, dwoi się i troje, jak powiedział Dawid, żeby tutaj pomóc. Ale też zobaczmy, tak tutaj wygląda, no ubogo tu jest troszeczkę, ale widać, że nie trwonią pieniędzy na tych, co zbierają na jakieś zbytki. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia.